Prawie się udało. Jest gdzie jeździć, co? Naprawdę jest gdzie jeździć. Torby do rowerów. Tutaj sobie spakujemy jedzenie, a tutaj mam nadzieję, że nam wejdzie dron. Żebyśmy go mieli pod ręką. Tutaj sobie wrzucimy powerbanka. Teraz będziemy mogli go wyładować. Jeden bidon niestety będzie trochę trudniej dostępny, ale poradzimy sobie z tym też. Przed nami dzisiaj fantastyczna przygoda. W ubiegłym roku z tym samym zestawem toreb jechałem po morską 500 i się udało. A zobacz, jak ci się podoba ten rower z tym. Lecieliśmy samolotem, to słyszałem, że jakiś pan opowiadał drugiemu, że leci tutaj na jakieś zawody, ale nie miał zupełnie żadnego wyposażenia. Zastanawiałem się, co to są za zawody, a okazuje się, że dzisiaj tutaj w tej naszej okolicy są jakieś zawody w biegu na orientacji. I tak ktoś wyskakuje z lasu i tak szuka. Widać w jego oczach, widać w oczach tych ludzi, że szukają takiej pomocy, żeby wskazać im, że tam właśnie pobiegła ta główna stawka. Widzieliśmy już takich biegaczy przynajmniej kilkudziesięciu. Co się stało z moją kondycją? Mówię tak, jakbym kiedyś ją miała, nie? Daj, stary, powozi bidon. A, okej. Dzięki. Bo to jest taki bikepacking, że Justa ma torbę do ujęcia, a ja wożę wszystko. Ciężko, ale przyjemnie, ale muszę powiedzieć wam wszystkim, że te opony, które to są opony, których nie wymienialiśmy, to są opony takie, na których przychodzi SKR 8.0 z fabryki. Ten rower na tych oponach, na takim szutrze jak tutaj, kładzie się wyśmienicie. A pani jechała z mapą, taką fizyczną, wielką mapą. A rano w nagraniach przeszkadzał nam cały czas traktor. Jeździł w tej nadze. Cały czas jeździł i... O, i tutaj pan z nawigacją. Hej! Maryś. I tak nam się wydawało, że właśnie on rozjeżdżał tą drogę szutrową. I słuchajcie, zrobiliśmy już no 20 km. A ta droga wygląda zupełnie inaczej niż wczoraj. W nocy spadł deszcz i no widać, w jaki sposób dba się tutaj o te szutry. No kurczę, nie wiem, co mam powiedzieć, ale mam wrażenie, że obrazki oddają to, jak tutaj jest, a jak gwarantuję wam, że jest właśnie tak, jak na tych filmowych ujęciach. No to jest coś nie do opisania. Tutaj po całej Finlandii, w
kraju, w którym jest ponad 160 tysięcy jezior, większość tych dróg, takich lokalnych, wewnętrznych, to są właśnie takie szutry. A tamto miejsce, gdzie był ten duży czerwony dom, to tam wczoraj byliśmy. No byliśmy tam. Ale to nie jest to miejsce, do którego chciałaś dojechać. No jest. Nie. Tamto jest dalej. Założysz się, że jest? Założę się. No to dawaj, wracamy. Udowodnię ci, że to jest to miejsce. No a o co się zakładamy? Kto dzisiaj zrobi kolację? Dobra. Dawaj, dawaj. Masz te dwa drzewa. Stałam i kamerowałam wczoraj. Baba miała rację, teraz zobaczcie, jaka dumna będzie. Zobaczcie. Kto wczoraj jeździł? Kto wczoraj jeździł tutaj? No ja. I ty dzisiaj robisz kolację. A to o to miejsce ci chodziło? Proszę cię. Teraz możemy już zmienić trasę. Chodź. No dobra, jedziemy, jedziemy. Dzisiaj na kolację McDonald's. Albo KFC. Lubisz McDonald's, prawda? Ale ty jesteś, wiesz co? Nie, dzisiaj grilla robisz. Widzicie, czasami trzeba coś powiedzieć takiego, żeby kobieta szczęśliwa była. Nie, przepraszam. Piątka. Zgadza się. Czy jesteśmy blisko? Nie, właśnie nie jesteśmy blisko. Ułożymy coś razem? Dawaj, zbieraj kamyki. Zobaczymy. Niech widzowie w komentarzach zadecydują, która rzeźba jest lepsza. No i dobra. Czy ta rzeźba jest lepsza? Czy ta? Jak tam? Gonię, gonię. A teraz zrobię ci szybki test. Tak? Masz prawą manetkę. Nie. I poczekaj. I dużą dźwignią co się robi? Twardo. Nie, poczekaj. Miękko. Słuchajcie, to są jajca. Ja wiem. Bo przed każdym podjazdem Justa wrzuca płytę oś, a przed każdym zjazdem wrzuca wszystko, co tylko ma. I komicznie to z tyłu wygląda, ale... Ale się uczy. Ale się uczy. I to bardzo dobrze, bo dzięki temu ja mam z kim jeździć. I co, ja mam tutaj wejść? Poczekaj. To mogę ci dać rękę. Niech ludzie zobaczą. Patrzcie.
Słodzica Górska w Adidasach. Górski baran w butach na rower. A, bo to jest to piękne, magiczne miejsce. Wrażenie, że znaleźliśmy w Finlandii coś więcej niż faktycznie to, czego szukaliśmy, nie? Że przyjechaliśmy tutaj, żeby pojeździć na rowerze w fajnym miejscu i to się udało oczywiście. Przyjechaliśmy, żeby pojeździć na najlepszych szutrach na całym świecie i to też się udało, ale znaleźliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, coś, co śmiało mógłbym nazwać wspólną pasją. I ta myśl będzie mi, myślę, że towarzyszyła przez najbliższe dni, dlatego że fajnie jest mieć z kim pojechać na rower, ale jeszcze lepiej jest pojechać na rower z kimś takim, kto jest tobie naprawdę bliski. No i mam też takie wrażenie, że to chyba nie będzie nasza ostatnia wspólna wycieczka. Poczekaj. Poryczałaś się? I w takiej miłej atmosferze skończymy ten film. Dzięki, że byliście z nami. I zapraszamy Was na kolejne, bo no, jestem przekonany, że kolejne również powstaną. Cześć!